Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie makijaż i pogadamy sobie przy tym makijażu, przy okazji robienia tego makijażu, o ciężkich przypadkach. Poświęcimy ten dzisiejszy filmik na pewną osobę, która oczekuje tego typu atencji, tak mi się wydaje, bo no kurczę, aż pofatygowała się, żeby wystosunkować do mnie maila. I poczekajcie, ja wam tego maila będę czytać i sobie pogadamy na ten temat. No po prostu padniecie, nie? Ja już myślałam, że naprawdę wszystkie... No nie będę używać słowa larwy, bo znowuż powiecie, że... Franek, weź kaj ciszej, proszę cię, tak? Znowuż ktoś powie, że o, upodabniasz się do szusz. Nie, ja do szusz się nie upodabniam, nigdy nie będę tak jak szusz. Nawet nie zamierzam, bo nie uważam, żeby było co naśladować. I zawsze będę z sobą. Gdzieś tam jakieś pojęcie na temat tego, jak chcę, żeby moje życie wyglądało i żebym ja wyglądała. I jak... przedstawia się mój wizerunek, mam, więc słuchajcie, no bez przesady, nie muszę się do nikogo porównywać. Jeszcze mnie nie pogięło. Ale już kurczę wam, tu mam Jasia, telefon się posiłkuje nim i już wam przeczytam. O ile mi się uda w to wejść. Dobra. A, tu jest. Wczoraj o godzinie 15:35 napisała do mnie Wicka, która ma maila małgorzata65@gmail. Czekajcie, bo tu na telefonie nie mogę wyświetlić. małpa@gmail.com. I słuchajcie, ona mnie przyszła tutaj uświadomić. Ona mnie przyszła uświadomić, bo ja nie jestem świadoma tego, że ja jestem taka, a nie inna. I zaraz wam to powiem, a w międzyczasie sobie zrobię makijaż, bo jedziemy zaraz z Frankiem do lekarza, bo Franciszek ma raczej... ma raczej anginę, słuchajcie. Ja sobie zrobię chyba screena tego maila. Tak będzie szybciej. Jezus, tu się wyświetlają reklamy na tym Jasia telefonie. Nie wiem dlaczego, o co tu chodzi. O co tu chodzi. Dobrze, więc tak, zrobimy sobie makijaż i porozmawiamy sobie o konstruktywnej krytyce i o hejcie. Co dla was jest konstruktywną krytyką, a co już wychodzi jako hejt. I dla mnie, co ja uważam za konstruktywną krytykę, a co uważam za hejt. I słuchajcie, jedziemy z koksem. Pierwsze zdanie, pani Ewo. Chciałam panią uświadomić. No ja jak to przeczytałam, to ja sobie myślę, będzie grubo. No więc tak, tutaj pani chce mnie za wszelką cenę uświadomić, bo ja no świadoma nie jestem. I tak, nie wystarczy wylać na siebie pół flakonu drogich perfum i kupować sobie tylko oryginalne ciuchy, aby być kobietą z klasą. No więc tak, jeżeli nie wystarczy na siebie wylać pół flakonu perfum, to ja wyleję na siebie dzisiaj jedną próbkę i teraz weźmiemy sobie zapach Irresistible Givenchy. On wygląda tak. Tak wygląda zapach. No i tak jak wam mówię, najpierw chcę wypróbować te zapachy, które przysłała mi Ania, żeby później wam zrobić, bo może któryś z nich akurat spodoba mi się, będzie mi pasował i też będę chciała go sobie dodać do tych zapachów, które gdzieś tam będę sobie
powoli zamawiać, ale to na pewno nie w pierwszej połowie roku, tylko gdzieś tam w końcówce na pewno, bo mam jeszcze dużo do wykończenia, tak jak Wam mówiłam. No ładny ten zapach, ale taki jakiś dosyć chyba kwiatowy. Taki, nie wiem, szału nie zrobił na mnie. Więc tak, najpierw nałożę sobie bazę Unicorn i też chcę wykorzystać te wszystkie rzeczy, więc będę sobie powoli to używać, bo zdecydowanie zbyt mało kosmetyków używałam w poprzednim roku i trzeba to zmienić, zarówno jeżeli chodzi o pielęgnację, jak i chodzi o kolorówkę. No to zmieniamy. No i słuchajcie, zaraz przeczytam Wam resztę tego maila, tylko się wyleję na siebie pół butelki bazy. Dzisiaj nałożyłam też na siebie, weź to troszkę ciżej, tak? Dzisiaj też nałożyłam na siebie serum z Glam Shopu i krem, więc dzisiaj ta moja buzia już wygląda dużo lepiej. I też wcześniej zrobiłam sobie właśnie peeling, tą mikrodermabrazję, żeby zeszły mi te skórki odstające z buzi. Więc tak, poczekamy aż to wchłonie się. Na oczy nałożyłam bazę, oczywiście moją ukochaną Makeup Forever Aqua Seal, którą Wam naprawdę polecam. I już jedziemy dalej z tym mailem, słuchajcie. Jezu, jak mnie irytują te reklamy tutaj. Więc tak, nie wystarczy wylać na siebie pół flakonu drogich perfum i kupować sobie tylko oryginalne ciuchy. Aby być kobietą z klasą, z tym trzeba się urodzić. No trzeba się urodzić z tym, no. Ja pierdzielę, co za człowiek, po prostu... Urodziłam się z tym. Kobieta z klasą potrafi się poprawnie wyrażać po polsku. Wie, jak należy się zachować w każdej sytuacji. Co można powiedzieć, pokazać itp. Ach, Boże, Boże, Bożenko. Podejrzewam, że nigdy nie uda Ci się złapać faceta, bo nie dość, że jesteś ekstremalnie otyła, to jeszcze zwyczajnie chamska i narcystyczna. Tak. Tak. Czekajcie, bo znowu mi wskoczyła reklama. Tak, tak. Typowy, narcystyczny typ człowieka. Więc tak. Albo jesteśmy na pani, pani, albo jesteśmy na ty. Więc każda kobieta z klasą wie, że jeżeli się zaczyna konwersację rozmawiając na pani, to się ją kontynuuje w ten sposób. Chyba że druga strona wyrazi zgodę na to, żebyśmy przeszli na ty. Jeżeli ja nie wyrażam zgody, żebyśmy przeszli na ty, no to sobie tego nie życzę. Więc kobieta z klasą się wypowiada. Ja nie muszę się wyrażać poprawnie. Ja nie jestem nauczycielem języka polskiego. Wydaje mi się, że w miarę poprawnie się wyrażam, a tak jak mówiłam, już muszę zacząć czytać więcej książek, żeby to moje słownictwo wzbogacić. Czasami mam zawiechy i to jest normalne. Dla mnie, ja w ogóle nie rozumiem tego, co ja mam się zastanawiać nad każdym zdaniem, które ja wypowiem, albo tutaj tak samo, że należy zachować się w danej sytuacji. Ja wiem, jak się zachowywać w danych sytuacjach. Czy co można powiedzieć, co można pokazać. W ogóle do czego to się odnosi? Proszę mi tutaj napisać, bo... Nie, nie. I tak, słuchajcie dalej. Podejrzewam, że nigdy nie uda Ci się złapać faceta, bo nie dość, że jesteś ekstremalnie otyła, to jeszcze zwyczajnie chamska i narcystyczna. No i słuchajcie... Ja nie muszę łapać facetów. To jest po pierwsze. Po drugie, no to jakby... Nie będę się na ten temat już tutaj wypowiadać, bo nawet jeżeli ja znajdę sobie faceta, czy poznam kogoś, to już nie będę o tym mówiła nigdy na YouTubie. I żeby poznać faceta, nie trzeba być chudą szkapą. Trzeba mieć inne, jakby tutaj
rzeczy do zaoferowania, a nie tylko swoje ciało, więc jeżeli, kurde, kobieta ma zaoferować mężczyźnie tylko i wyłącznie swoje ciało, a oprócz ciała nie ma nic innego do zaoferowania, no to jest bardzo słabe w takim razie, nie? No bo kurczę. A to, że ja jestem ekstremalnie otyła i chamska i narcystyczna. Oj Boże, Boże, jak chcesz mi dowalić, to napisz mi jakieś inne rzeczy, kobieto, bo naprawdę ja nie będę już tłumaczyć kolejny raz komuś czegoś, kto w ogóle nie rozumie pewnych rzeczy i tak dalej, więc szkoda moich nerwów, serio. Tylko no, przedstawiam wam, słuchajcie, jakie rzeczy ludzie potrafią pisać, nie? Nie zastanawiając się w ogóle, do kogo to piszą, z jaką w ogóle intencją piszą takie rzeczy, bo ja nie rozumiem, jaka jest teraz intencja, że co, że ja pójdę, wezmę sznurek i się powieszę, czy że ja przestanę nagrywać na YouTube'a, czy że ja, że co, bo nie rozumiem, jaka była tej pani intencja, jakby pani mogła się wypowiedzieć, albo jeszcze najlepiej, gdyby pani mogła podać swoje imię i nazwisko, żebyśmy mogli sprawdzić social media, sprawdzić, czym się pani zajmuje zawodowo, sprawdzić pani jakieś tam osiągnięcia życiowe i tak dalej, no to bardzo chętnie, tak? To wtedy sobie porównamy, o czym my tutaj rozmawiamy, bo na tę chwilę, jeżeli ta pani tutaj do mnie pisze takie rzeczy, ja się zastanawiam w ogóle, kim ty człowieku jesteś, nie? Kim ty człowieku jesteś, że ty dajesz sobie, uzurpujesz sobie prawo do tego, żeby mi pisać takie rzeczy. Kim? No bo na pewno nie wiem, niedobrym człowiekiem, to tego już jestem pewna. I właśnie obawiam się, że kurczę jakimś chamskim i narcystycznym, bo to tak jest, wiecie, że jak komuś coś zarzucamy, to sami mamy z tym problem, nie? Widzi jakby, niektórzy ludzie są naszym odbiciem i pokazują nam jakieś tam cechy, które są w nas samych i często chcemy projektować na innych ludzi negatywne cechy tylko dlatego, żeby siebie jakoś sobie wytłumaczyć. Nie wiem, czy to zrozumieliście, ale no ja odnoszę takie wrażenie, że ta pani tutaj ma serio duże problemy ze sobą, ze swoim wyglądem i dlatego przeszkadza jej mój wygląd. No. Boże, Boże. A to, że jestem chamska. Ja umiem być chamska, ja potrafię się dostosować, więc ja odbieram to czasami za naprawdę komplement. Umiem się dostosować do ludzi. Jeżeli ludzie traktują mnie nieładnie, to też potrafię. A kto mnie zna i kto traktuje mnie normalnie, też jest traktowany normalnie przeze mnie, więc słuchajcie dalej. Obnosisz się ze swoją rzekomą pracowitością. Tylko zastanawiam się, na czym ona polega. Bo chyba nie na przesiadywaniu po nocach, bezefektywnym zresztą. Przed chwilą pani napisała, że kobieta z klasą potrafi wyrażać się poprawnie po polsku. Teraz napisała zdanie, które zupełnie nie jest po polsku i które nie ma jakby żadnego sensu. Dobrze. Okej. Okay. Rzekomą pracowitością, tylko zastanawiam się, na czym ona polega, bo chyba nie na przesiadywaniu po nocach bezefektywnym zresztą. Trzy kropki, nie, dwie kropki. A, przecinek, apropy. Czyli to miało być apropo chyba, tak? A propos efektów, chciałabym zapytać, ile słoi ogórków i pomidorów zaprawiłaś na zimę z twoich plonów? Jezus Maria, no po prostu. Aj, Boże, Bożenko. Jak pani mnie ogląda, to przecież pani wie, że żadnego. Bo ja tylko tak sobie jestem rzekomo pracowita, więc nie zaprawiałam przecież w tym roku nic. Po co mi?
Dobrze, dalej. Jedno, co tylko w życiu potrafisz, to zdobywać pieniądze, ale te zaciągnięte z coraz potężniejszych kredytów. Prowadzi donikąd. Znowu pani nie potrafi pisać po polsku. O Jesus. Ale dopiero to, wiecie co? Dopiero to zauważyłam, że to jest bardzo nie po polsku. Potężnych kredytów, tak. Coraz to potężniejszych kredytów. Żeby dostać kredyt, trzeba mieć zdolność kredytową, więc... Ojejko, ojejko. A twoja niegospodarność... Od A nie zaczynamy zdania, moja droga pani. A twoja niegospodarność i zakupoholizm może już niedługo doprowadzić do totalnej ruiny. Moja mama zwykła mówić, człowiek naprawdę pracowity nigdy nie mówi, że jest zmęczony, a ty jesteś ciągle przemęczona i przepracowana. Wiem, że masz kilka klakierek, raczej średnio inteligentnych, jeszcze obraża moich widzów, po prostu... Nie. Co odbierają cię dokładnie tak, na jaką się kreujesz, ale są też tacy, którzy potrafią widzieć rzeczy, których... Kurde, reklama znowu już mi wskoczyła. Których nie chciałabyś pokazać. Także, tak, przecinek, że trochę pokory, moja droga, bo twoja zajebistość to tylko twoje pobożne marzenie. Dużo musisz jeszcze nad sobą popracować pod każdym względem. Aj, szkoda, że pani się nie podpisała. Ja bym naprawdę chętnie chciała zobaczyć, jak pani wygląda. I jak pani sobie radzi w życiu? Polecam napisać jeszcze jednego maila i opowiedzieć o swoim życiu, albo może założyć kanał na YouTubie i pokazać, jak takie życie prawdziwej kobiety powinno wyglądać, bo ja na pewno nie umiem. Ja po prostu pokazuję, takie jest, jakie jest moje życie. Zwykłe, normalne, nieprzerysowane, codzienne. I to chyba panią najbardziej wkurza, tak mi się wydaje, bo no, nie rozumiem takich ludzi. No słuchajcie, ja już sobie tutaj teraz bekę cisnę ogólnie z tego. I na początku nie chciałam tego w ogóle pokazywać. Sobie myślałam, dobra, wrzucę to w spam, bo po co jakaś kretynka od 5 boleści ma tutaj dostać 5 minut atencji. Ale widocznie tego potrzebuje, więc... Więc przeczytałam wam to i z takimi mailami trzeba się zmierzać i z takimi wiadomościami na Instagramie też trzeba się zmierzać. I dłuższy czas nie było czegoś takiego u mnie, a znowu się pojawiają chyba jak na wiosnę, kurde, a mrozy nic nie dały, larwy nie wymarzły, jak to pisze Dorota do mnie. Larwy nie wymarzły przez mrozy, kurde, za mały mróz był w tym roku, wiecie? No i teraz sobie porozmawiajmy. Będę sobie dzisiaj testować, słuchajcie, ten podkład, który kupiłam ostatnio z Selfie Time, podkład i korektor. I wiedziałam, że mam jakiś taki podobny podkład, czyli ten z Satin Matte, ale on jest za jasny dla mnie, więc jeżeli któryś z tych będzie, ta piątka będzie za ciemna, to ja je sobie zmieszam. No ale pudełka są dosłownie takie same. Więc też Evelyn, muszę wypróbować te wszystkie podkłady teraz i je wykończyć. No, więc tak, zrobimy sobie najpierw makijaż oka, a potem makijaż twarzy, bo idę dzisiaj do pracy, jedziemy do lekarza, więc trzeba podkreślać swoją zajebistość. Oj Boże, ja wam powiem, co ja się wpakowałam z tym moim YouTube'em, naprawdę. Ale że ludziom się chce takie rzeczy pisać, to jest w ogóle najlepsze, nie? Ja wam powiem, wpadły mi współprace od początku roku i się mega ucieszyłam, że wpadły mi i chciałabym więcej współprac w tym roku, który będzie. I postaram się, żeby ich było więcej. I tak sobie pomyślałam dzisiaj, że kurde, ja nie miałam czasu zbytnio odpisać na maila, jeżeli chodzi o współpracę. No, siadam na szybko, odpisuję, wiecie, bo szkoda mi jest życia. Ja wolę, nie wiem, pobyć z chłopakami, poprzytulać się teraz. W tym tygodniu mam taki luźniejszy tydzień.
Powiedziałam sobie, że sobie trochę odpocznę z tego względu też, że Franek jest chory. To wyluzuję, nie będę jakoś tam szaleć, sprzątać i ciągle czegoś robić. I serio, mimo że miałabym czas odpisywać tam nie wiadomo jakie maile, to ja piszę konkrety, ja napiszę dwa zdania i tyle. A tutaj ktoś tyle czasu poświęcił swojego cennego na to, żeby napisać mi takiego długiego maila. No jestem w szoku. Naprawdę. Poświęcać swój cenny czas, zamiast go poświęcić na jakieś na rozwój swojej zajebistości albo na rozwój wymowy języka polskiego. Dobra, więc tak, ten jasny cień, mój ukochany, ostatnio cały czas go męczę. Ogólnie cały czas ostatnio męczę tą paletkę i dzisiaj ją też będę męczyć. I dzisiaj sobie zrobimy makijaż w fioletach. Kurczę, tych zielonych jeszcze nie próbowałam, ale no dzisiaj tak raczej nie wypada. Więc tak, ten jasny dla wyrównania kolorytu. W ogóle ten pędzelek z Glam Shopu, patrzcie jaki to jest gigant. Ale on bardzo fajnie rozciera. Ja się go bałam początkowo, ale naprawdę jest spoko do nakładania cieni. I dobra, i teraz weźmy sobie... Co byśmy sobie tutaj dzisiaj wzięli? Może w matach pójdziemy dzisiaj w ten makijaż. Dzisiaj bez żadnych błysków. Czyli zrobimy sobie ten jasny róż. Tylko on chyba jest, kurczę, za różowy. No i powiedzcie mi, moi drodzy, co wy o tym myślicie? Co wy myślicie o takich ludziach i co ja mam zrobić z taką widzką? No bo rozumiem, że pani ogląda mnie intensywnie śledzi moje życie i tylko czeka, żeby się tutaj do czegoś przyczepić, nie? Nawet już się czepia moich widzek, więc... No boli kogoś, ewidentnie boli kogoś dupa. Boli, boli dupa, boli dupa mi. I naprawdę, ja polecam zająć się sobą. Nie rozumiem takich ludzi. Ale wiecie co, wiem jedno, że czego się nauczyłam na YouTubie i nie tylko na YouTubie i w życiu, że osoba, która robi więcej od was, nie będzie czegoś takiego pisać. Osoba, która ma poukładane swoje życie na tyle, że ma w nim co robić, nie będzie miała czasu na śledzenie życia innej osoby. Bo można kogoś oglądać na YouTubie, ja nie mówię, że nie, ale aż tak, żeby, wiecie, śledzić wszystko po kolei, no kurde. Ja jak wchodzę na YouTube, to ja tam wchodzę, żeby się zrelaksować. Jak coś oglądam, to albo są to kosmetyki, albo jakieś makijaże, ale rzadko wchodzę tam, żeby coś oglądać. Z reguły to czasami szukam jakichś przepisów czy czegoś i mi nie przyszłoby nigdy w życiu do głowy, żeby komuś napisać maila i żeby komuś mówić, jaki to on nie jest zły. Nie? Ja, jeżeli obejrzę sobie czyjś film i nawet on nie... gdzieś tam nie podoba się mi, nie? Że uważam, że ta osoba na przykład, nie wiem, za dużo narzeka w tym filmie albo nie docenia tego, co ma. Bo też takie są osoby, które gdzieś tam ciągle na coś narzekają, nie doceniają w ogóle tego, co mają i... No ale nieważne, nie? Ja sobie wchodzę na taki filmik i nawet jeżeli on mi nie odpowiada jakoś tam treścią czy czymś, ale lubię tą osobę, lubię ją za inne rzeczy, które robi. Polubiłam ją jakoś tak po prostu za to, jaka jest w całości. No to ja nie będę nikomu pisać maili i mówić, ej, ty jesteś taka, taka i taka, bo mi na to jest szkoda życia. Czekajcie, mam telefon. Dobra, przepraszam was bardzo. Franuś, proszę cię.
No, Franek sobie tutaj ogląda bajkę, zaraz jedziemy do tego lekarza. No i co ja mówiłam, bo teraz już zapomniałam, skojarzyłam się. Więc tak, no o tym, że słuchajcie, osoba, która robi więcej od was, na pewno nigdy nie będzie was dołować, nigdy wam nie powie czegoś negatywnego, po prostu tacy ludzie zawsze ciągną innych do góry, a nie w dół. Ja nie rozumiem czegoś takiego. Jak można komuś napisać maila, kurde, i ciągnąć tą osobę w dół i jeszcze jej dowalić i co? I myśleć, że ja się tym w ogóle przejmuję? Nie. Ja z tego zrobię użytek i ja to wykorzystam na moją korzyść. Naprawdę, bo to tylko mówi o tym, że robię coś fajnego, że robię coś dobrego i że komuś to przeszkadza. Zwyczajnie, ja tak do tego podchodzę, że przeszkadza komuś mój kanał, że przeszkadza komuś moja osoba i to, co ja robię. I co z tego, że ja powiem, że nie wiem, czy że uwielbiam perfumy, czy że lubię dobre, drogie rzeczy. Ja się tego zupełnie nie wstydzę. Uważam, że każdy ma prawo żyć jak chce, używać życia tak jak chce, żyć z kim chce, spotykać się z kim chce. Jakby wiecie, ja nigdy nikomu bym nie ustawiała, nawet nie próbowała ustawiać życia. Nawet jeżeli ktoś poprosiłby mnie o radę, czy o opinię, ja mogę kogoś wysłuchać, ja mogę komuś powiedzieć moje zdanie na dany temat, ale ja nigdy w życiu nie będę nikomu mówiła, jak ktoś ma żyć. Każdy powinien wiedzieć sam, jak ma żyć i jak chce, żeby to jego życie wyglądało, nie? Więc kurczę. Ale jaki to trzeba mieć tupet, żeby do kogoś tak napisać, nie? To jest w ogóle fenomen. I jakim to trzeba być człowiekiem, żeby dać sobie, wiecie, czas na to i zwyczajnie myśleć, że komuś to sprawi przykrość. Mi to w ogóle nie sprawia przykrości. Mi to daje jeszcze większą satysfakcję, bo ja wiem, że robię coś fajnego i nawet jeżeli jedna osoba napisze mi, że dzięki mnie coś zyskała w swoim życiu, że dzięki mnie coś zrozumiała w swoim życiu, to ja nadal będę to robić, bo taki jest sens. I tyle. Dobra, teraz muszę się skupić trochę bardziej na tym moim make-upie. Dzisiaj taki w fioletach, ale dam sobie taki rozdymiony fiolet z tym różem. Myślę, że to będzie ładnie wyglądać. Teraz to sobie wszystko rozetrę. Nakładam sobie najpierw tym cienkim pędzelkiem, to jest od Maxineczki akurat, jeden jedyny pędzelek, który mam od Maxineczki i nałożę sobie, a zaraz to wszystko rozetrę tym dużym. Dobra, teraz wezmę sobie ten sam pędzel, tylko właśnie porozcieram sobie to wszystko tutaj w tym kąciku, rozblenduję.
Dobra, tu ładnie, tu za mało. Jeszcze czymś to trzeba połączyć, bo teraz te dwa cienie jakby tak się rozchodzą. Dobra, tak by mogło być, tak mi się wydaje. Jeszcze sobie trochę tego jasnego wezmę. I teraz widzicie, osypało mi się tutaj wszystko na dół. I ten dół też sobie zrobię tym fioletem, tym samym pędzelkiem. I tak, dzisiaj używam tych cieni, czyli tak, tego jasnego podłóg brwiowy, ten różowy na całość. I widzicie, on tutaj jest taki bardzo jasny. Ten to w ogóle jest taki bardzo mocno napigmentowany, ale ten jest jasny, a mimo że jest tutaj wygląda zupełnie inaczej, a na oku wygląda taki bardzo no, różowy, taki dosyć intensywny róż. Więc tak, dobra, dół sobie zrobię tym. Trochę ciemny będzie ten makijaż, ale okej. Okay. To mi się już tutaj tak osypało. Dobra, fajnie to wygląda. Także powiem Wam, że no, ta paletka z tego kalendarza naprawdę spoko jest. Dobra. Okej. Teraz już George nigdy się ich nie pozbędzie. Nigdy. Tutaj sobie jeszcze rozblenduję wzdłuż linii rzęs, bo zaraz sobie zrobię kreskę tym eyelinerem. I jeszcze tutaj w te wewnętrzne kąciki bym dała coś jasnego. Taki dzisiaj będę miała różowo-fioletowy make-up. Jeszcze trochę to porozcieram. Dobra, jakiś jasny kolor, wewnętrzny kącik, inny pędzelek, inny pędzelek, jakiś cienki, o ten jest dobry,
Dzisiaj miał być makijaż matowy, więc wezmę sobie ten jasny cień, który mam pod łukiem brwiowym. Nadal ten. I sobie go dam tutaj w wewnętrzny kącik i na dolnej powiece. Tak, żeby ten makijaż trochę jednak rozjaśnić, żeby to nie było za ciemne. Bo to jednak nie jest makijaż na imprezę, nie? Ja czasami mam wrażenie, że te moje makijaże to są niedzienne, ale takie właśnie imprezowe bardziej, ale... kontrolować zegarek, bo dobra, zrobię ten make-up i jedziemy. Może uda mi się trochę szybciej tam dostać do tego lekarza. I tutaj jeszcze rozetrę sobie ten fiolet. Też tym jasnym. Bo widzę, że robią mi się takie zmarszczki. I no już ta powieka, słuchajcie, się tak troszkę marszczy, nie? To już są te lata. To już nie jest ten wiek. Trzeba się zachowywać z klasą. Więc tak, kobieta z klasą już ma zmarszczek trochę. I trzeba to ładnie wszystko wyrównać. Dobra, dzięki. Więc tak, cztery pędzle użyłam do tego make-upu. I teraz co? I teraz gąbeczka, ona już jest prawie sucha, kurczę. Najpierw sobie muszę zetrzeć te osypy. Ładny ten zapach, kurczę, no. Ciekawe, jak długo będzie się utrzymywał. Teraz zrobimy sobie kreskę eyelinerem. Aż się boję tego eyelinera, powiem wam, że mega się boję. Mega się boję, że sobie naciapię. Ja nie lubię nowości testować. Znaczy się tak, jestem bardzo ciekawa i gdzieś tam... No, intryguje mnie to, ale boję się. Boję się, że to nie będzie fajne. Chociaż, no. O, no nawet ten eyeliner nie jest zły.
bardzo precyzyjnie można zrobić sobie tą kreskę cienką. I no. Fajny. Bardzo fajną, cienką kreskę sobie z nim można zrobić. Nim można zrobić. Teraz na tym oku, żeby mi wyszło to samo. Oj. Ok, bardzo fajnie można sobie zrobić cienką kreskę tym eyelinerem, to na pewno. Dosyć dobrze się jedzie tym pędzelkiem. Tutaj muszę pogrubić trochę. No, fajny jest ten eyeliner. Zobaczymy, czy będzie faktycznie wodoodporny. Back to black. Eyeliner umożliwiający uzyskanie czarnej kreski o dowolnej grubości. No tak, faktycznie. Można sobie bardzo cienką kreskę zrobić, można grubszą, więc spoko. Ja jednak bardzo kocham ten Precise Brush Liner. Ale no, zobaczymy. Wytuszujemy sobie rzęsy. Tą dużą szczotą z tej maskary Dior. Ja sobie zbieram zawsze ten nadmiar, bo boję się, że się wyciapie cała i że mi się poodbija.
Okej. Ja dolnych rzęs sobie nigdy nie tuszuję, bo mam je za krótkie, one by wyglądały jak pajączki, więc zupełnie ich nie dotykam nigdy. Teraz weźmiemy sobie korektor, już ten korektor z Eveline, bo... Czekajcie. Ja mam ten stary. No, ten rozświetlający już po prostu jest tak zużyty, że nie będę go używała. Już zupełnie nic w nim nie ma. Weźmiemy sobie korektorem, żeby zakryć te ewentualnie plamki odcieni. I to jest ten Wonder Match. On fajnie się wpija w skórę. Podoba mi się ten korektor. To jest pierwszy korektor, który naprawdę przylega do skóry, nie? I bo tamten ten rozświetlający, on był taki, że on no nie za bardzo się tam trzymał, nie? Nie był taki trwały. Gdzieś można było go zdjąć, a ten fajnie się wbija w skórę. Jeszcze trochę. I go tak wklepujemy. O. I teraz wypróbujemy sobie ten podkład. Ja mam tutaj numer 4 i numer 5. I ten 5 to jest beige, z numer 4 to jest natural. Może sobie tą czwórkę na razie wezmę, zobaczę, czy nie jest za ciemna. No, więc tak, słuchajcie, napiszcie mi, co wy myślicie? Co wy myślicie o tym mailu? Czy to jest konstruktywna krytyka? Czy to jest hejt? I co jest dla was konstruktywną krytyką, a co jest hejtem? Ja uważam, że to jest hejt. Konstruktywna krytyka to jest zupełnie coś innego. Konstruktywna krytyka to jest mówienie, że słuchaj, mogłabyś zrobić to czy tamto. Albo polecenie jakichś metod, sposobów na zmianę niektórych rzeczy. Na przykład, żebyście mnie dobrze zrozumieli, jeżeli chcemy komuś dać konstruktywną krytykę. I konstruktywna krytyka to jest przede wszystkim taka, która ma na celu poprawić coś. A jeżeli ktoś mi mówi, że... Trzeba się urodzić kobietą z klasą. I już nic nie da się zrobić w moim przypadku, bo już nie będę kobietą z klasą. To, no to co ja mogę tu poprawić? Ja już tu nic nie poprawię, ja już zakopana zostałam, nie? Więc tutaj to nie ma nic zupełnie... ta wypowiedź nie ma zupełnie na celu tego, żeby wpłynąć na poprawę jakby... stanu rzeczy, który jest, nie? Już się nie urodzę drugi raz, więc nie mam szans na to, żeby być kobietą z klasą, no kurde. To po pierwsze. No poza tym, słuchajcie, naprawdę dużo z was gdzieś tam mi pisze, jakieś wiadomości prywatne i tak dalej.
I konstruktywna krytyka to jest coś takiego, co ja wezmę pod uwagę. To jest normalna rozmowa polegająca na tym, że wiecie, jeżeli coś się komuś nie podoba, można na coś zwrócić uwagę. Powiedzieć, słuchaj, Ewa, to czy tamto, nie? A czy możesz się nad tym zastanowić? Powiedz mi, jakie masz zdanie na ten temat i w ogóle. Ale no jak ktoś obraża mnie, obraża w ogóle sposób, w jaki ta osoba napisała tego maila, w ogóle nie jest konstruktywny, bo ona miała na celu tylko i wyłącznie sprawić mi przykrość i mnie obrazić, co jej się zupełnie nie udało. Wręcz zbawiła mnie i no, utrwaliła mnie w tym przekonaniu, że naprawdę to, co robię, jest spoko, bo skoro to wszystkich wkurza, to znaczy, że warto. To znaczy, że znaczy się wszystkich. No wkurza to takie osoby, wiecie, właśnie, które nic w swoim życiu nie robią, niczego sobą nie reprezentują, zazdroszczą innym odwagi, zazdroszczą innym jakiegoś, nie wiem, polotu, może właśnie, kurczę, tego głupiego flakonu tych perfum. A weź ty się, kobieto, do roboty. Pomyśl, jak ty możesz zrobić, żeby sobie kupić te perfumy i wylej na siebie chociaż te pół flakonu tych perfum. I kurde, bądź szczęśliwa, no ja pierdzielę. Ale piękny jest ten podkład, patrzcie na to, jaki ładny. No, ładny jest ten podkład, serio, podoba mi się. Selfie time, trzeba będzie sobie strzelić jakiegoś selfiaczka. Może jakiś chłop się na mnie rzuci. U tego lekarza. Jakiś samotny tatuś, nie no, żartuję. Aktualnie nie szukam żadnego chopa. Więc nie jest źle. Ze mną i z moją kobiecością i z moją klasą myślę, że też nie jest źle. Nie jestem jakąś idiotką, desperatką. I myślę, że da się to wyczuć i że nie jedna osoba o tym wie. Więc tak, słuchajcie. Dobra, piękny jest ten podkład, zarąbisty. Numerek 04 sobie nałożyłam i on jest taki minimalnie ciutkę ciemniejszy, więc ta piątka może być ciemniejsza. Chyba, że to odwrotnie idzie, ale nie no. Poczekajcie, bo czasami te... Nie, ta piątka jest ciemniejsza. Czyli tą piątkę będę mogła sobie mieszać z tym podkładem matującym. Zobaczymy. Pomieszam sobie, może jutro zrobię sobie tym makijaż i wam powiem. Ale naprawdę spoko są te podkłady z Eveline, kurczę. No, fajne. Jeszcze muszę wyprostować trochę włosy. I lecimy z Frankiem. Pójdę jeszcze opłacić OC. Dobra. Tak. Mamy to. W ogóle jaką mam czerwoną szyję. Też sobie robiłam ten mikrodermabrazję tutaj w okolicach szyi, bo ostatnio mega dużo syfków mi wyskakuje właśnie tu. I staram się nawilżać i też wykonywać wszystkie inne zabiegi właśnie w tych okolicach. I nie wiem, czy to przez to zaczęło się tam coś dziać, czy po prostu dobrze, że to tak się oczyszcza. Nie mam pojęcia, no ale coś tam się dzieje. Dobrze, więc tak, makijaż prawie gotowy. Jeszcze, słuchajcie, damy sobie brązę, pudę i zrobimy sobie dzisiaj tym pudrem ryżowym z Vipo matującym i przy użyciu gąbeczki ja go sobie powklepuję. O. I powiem wam, że taki sposób używania pudru gdzieś tam poprawia utrzymanie tego matu, nie? Nie muszę aż tak szybko się poprawiać, aczkolwiek u mnie to jest pojęcie względne, bo naprawdę
Bardzo mocno się wyświecam. Ale dzięki temu też się nie starzeję tak szybko, więc nie jest źle. Ostatnio usłyszałam, że młodo wyglądam, więc jak na swój wiek. I mimo tych wszystkich, kurczę, braków zajebistości, to jednak coś tam, coś zajebistego jednak we mnie jest. Tak mi się wydaje. Nie no, bez przesady, już nie będę teraz tutaj cisnąć, bo kobieta się obrazi jeszcze, chce coś zrobić z tego wszystkiego. I co wtedy, bo nigdy nie wiadomo, jak nieszczęśliwa osoba tam jest po tej drugiej stronie, nie? Ja jestem szczęśliwa i nikomu nie będę życia układać, ale ktoś naprawdę nieszczęśliwy musi pisać takie negatywne rzeczy innym ludziom. Bo szczęśliwi ludzie po prostu są szczęśliwi, są pozytywni. Ja wam powiem, że kurczę, niektórzy tak gonią za tym szczęściem, a naprawdę nie doceniają tego, że już są szczęściarzami. I ja tak właśnie ostatnio mam, że stwierdzam, że ja już jestem mega szczęściarą. Mam pracę, mam dom, mam zdrowe dzieci. Jakieś tam mniejsze i większe problemy każdy z nas ma. I to jest normalne, to jest życie. Najważniejsze, że sobie z tym radzę. I mam nadzieję, że są osoby, którym daję też radość tym, że prowadzę tego YouTube'a. No, tego jestem pewna, nawet wiem o tym. Nieraz mi piszecie, te wiadomości dla mnie mega dużo znaczą. A taka jedna zdesperowana osoba, naprawdę żal. Żal mi jej i tyle, no. Dobrze, i teraz jeszcze przydałoby się zrobić brwi. Ale ja nie robię sobie brwi tym czymś, co to wczoraj dostałam z tego temu, bo no to zeszło. Więc ja sobie przeproszę normalnie moje cienie. I cieniami trochę wypełnię te luki. Idę nałożyć na ogień i jedziemy. Muszę wejść sobie do drogerii, słuchajcie, i kupić pensetę, bo wszystkie pensety mi się stępiły. No po prostu stępiły mi się, a mam brwi do wyrywania. Tutaj do wyregulowania troszkę. Okej, brązer jeszcze. Brązer Mojzy nam. Oj, co spadło ci? Fenuś, uważaj na te piloty, bo one się potłuką.
Okej. I jeszcze moją ulubioną pomadkę w ostatnim czasie, to jest naturalny nude i do niej jest ta a do niej jest ta pomadka, słuchajcie, o nazwie pastelowa brzoskwinia, ta biała z gwiazdeczkami, więc sobie najpierw zrobię tą konturówką, tak naprawdę tą konturówką można całe usta zrobić. Tak też byłoby ładnie, ale jeszcze tego brzoskwiniowego trochę. No, pięknie to wygląda. A nie byłam taka przekonana do tych połączeń pomadki z konturówką, ale jednak jest to super dobrze dobrane. I co jeszcze, słuchajcie, i co jeszcze mi tu brakuje? Coś jeszcze mi tu brakuje w tym makijażu. A mianowicie jasna kredka z Eveline na dolną linię wodną. Mogłabym dać sobie fioletową, ale chcę jednak rozjaśnić troszkę. Okej. I to już wszystko tak naprawdę, także dajcie znać, napiszcie, czy podobał Wam się makijaż. Ja uwielbiam siebie w fioletowych makijażach. Od razu humor, od razu moja zajebistość 100% do góry podchodzi, więc... Oj, no jeszcze tak włoski, jakbym sobie spięła jakoś, nie no, wyprostuję. I co? Napiszmy, słuchajcie, napiszmy coś pozytywnego dla pani Małgorzaty, aczkolwiek nie do końca jestem przekonana, że posługuje się swoim imieniem, ale nawet jeżeli nie, no to pozdrówmy ją. Naprawdę musi być nieszczęśliwym człowiekiem w swoim życiu. A wy dajcie mi znać koniecznie, jak Wam się podoba make-up. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych pogadankach makijażowych. Pa! A i zapraszam do subskrybowania oraz dodawania łapek w górę. Nie zapomnijcie, mega mi zależy na tym, żeby ten kanał się rozwijał. Trzymajcie się.